Coś mi się wydaje, że możecie sobie wybić z głowy wzrost renty socjalnej do minimalnego wynagrodzenia właśnie na stronie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Dnia 1 marca pojawiło się stanowisko 20 zrzeszonych w PFON organizacji pozarządowych w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Nikt mnie o zdanie nie pytał, ale mają rację, że dużo by zamieszało wzrost renty socjalnej. Byłoby to niesprawiedliwe. Za dużo wyskakuje, tak jak mówiłem, niespodzianek z kapelusza. Świadczenie wspierające, teraz wzrost renty socjalnej. Za duży bałagan. Dobra, czytam. To znajduje się na stronie, możecie przeczytać na stronie internetowej pfon.org. Szanowni Państwo, czytam. W związku z procedowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej, druk nr 30, który zakłada podniesienie wysokości tej renty do kwoty minimalnego wynagrodzenia, organizacje zrzeszone w Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami przedstawiają swoje stanowisko, licząc na jego uwzględnienie w dalszych pracach legislacyjnych. Mój komentarz. Jak myślicie, czy zdanie 20 organizacji pozarządowych nie będzie miało wpływu na procedurę legislacyjną? Czy nie będą się liczyć z ich zdaniem? Czytam dalej. Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że co do zasady zgadzamy się z koniecznością podwyższenia kwot świadczeń przysługującym osobom z niepełnosprawnościami. Dostrzegamy, że obecny system nie gwarantuje wielu z nich odpowiedniej kompensacji wyższych kosztów życia wynikających z niepełnosprawności, w tym trudności w podejmowaniu aktywności zawodowej lub społecznej. Zauważamy przy tym, że rozwój usług, który oceniamy jako zbyt wolny i niewystarczający, nie zastąpi potrzeby wzrostu świadczeń finansowych. Chcemy jednak podkreślić, że konkretne rozwiązania zawarte w wyżej wymienionym projekcie w naszej ocenie naruszają podstawowe wartości konstytucyjne poprzez nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji różnych grup z niepełnosprawnościami, różnych grup osób z niepełnosprawnościami. Tak znaczący wzrost kwoty renty socjalnej bez zmian odnoszących się do innych świadczeń mających kompensować osobom z niepełnosprawnościami trudności w aktywności zawodowej wśród dużej części środowiska osób z niepełnosprawnościami wywoła poczucie niesprawiedliwości i bycia dyskryminowanym. Za zasadne należałoby uznać potencjalne zarzuty o niezgodność z konstytucyjnymi zasadami sprawiedliwości społecznej oraz równości. W nawiasie odpowiednio artykuł 2 i 32 Konstytucji Rzeczpospolitej. Myśląc o systemie wsparcia i jako całości, trudno zgodzić się z pominięciem w proponowanym rozwiązaniu osób, które odprowadzały składki emerytalno-rentowe w dyskusji o odpowiednim ukształtowaniu względem siebie poszczególnych świadczeń, warto także podkreślić sytuację OZN, którym nie przysługuje ani renta socjalna, ani renta z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym zauważamy konieczność szybkiego opracowania rozwiązań ustawowych skierowanych do wszystkich osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w aktywności zawodowej i życiu społecznym. To również okazja do uporządkowania nieprzejrzystego i chaotycznego obecnie systemu świadczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, na który składa się wiele rozwiązań powstałych, w cudzysłowie, w oderwaniu od siebie, skierowanych do osób o podobnej sytuacji życiowej, niech dzwoni, o zbliżonych potrzebach wsparcia, jednak znajdujących się w różnej sytuacji prawnej. No, takie telefony są non-stop cały dzień. Czytam dalej. Jesteśmy zdania, że system powinien wspierać w sposób adekwatny osoby o różnych potrzebach, w tym osoby, które wymagają intensywnego wsparcia, niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności. Trudno zgodzić się z tezą, że kryteria przyznawania renty socjalnej wypełniają takie założenia. Równocześnie zauważamy, że kompensowanie wyższych
kosztów życia wynikających z niepełnosprawności nie powinno się wiązać z poziomem aktywności osoby z niepełnosprawnością. Zauważamy przy tym, że 1 stycznia pojawiło się w polskim systemie prawnym świadczenie wspierające, które różnicuje poziom potrzeby wsparcia w odniesieniu do podstawowych czynności życia codziennego. No to co mówiłem, no dwie rzeczy wyskakują od 1 stycznia za zamieszanie. Czytam dalej. Pomimo zastrzeżeń do szczegółowych kwestii przyjętego rozwiązania, uważamy go za bardzo dobry kierunek zmian, który powinien mieć swoją kontynuację. Zgadzam się z tym, świadczenie wspierające. Apelujemy więc o jak najszybsze podjęcie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie świadczeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniającymi wskazane powyższe kwestie. Z poważaniem Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, w imieniu swoim i niżej wymienionych organizacji członkowskich. Przeczytam wam tak szybciutkie. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polski Związek Głuchych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Wojewódzki, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, kreska Sejmik Wojewódzki, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, wielu was zna tą fundację, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Inne Spojrzenie, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, Fundacja Aprobata, Fundacja Mocarzy, Fundacja imienia Helen Keller, Stowarzyszenie Mówić Bez Słów, Fundacja Eudaimonia, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Fronia, Fundacja TUS. Co o tym myślicie? Zgadzacie się ze mną, że perspektywa wzrostu renty socjalnej w danych okolicznościach jest mało możliwa i raczej bym na nią nie liczył, niż się po prostu łudził, że będzie. A jak będzie, to będzie.